Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie opowiem wam o pewnej prozaicznej, ale jakże ważnej dla świata folauta rzeczy, mianowicie o holotaśmach, czyli charakterystycznych dla niego nośnikach danych. Ich wygląd, jak i nazwa na przestrzeni poszczególnych odsłon serii ulegał zmianie. W klasycznych folautach nazywano je holodyskami i wyglądem przypominały kasety VHS albo dyski twarde. W trójce i Vegas były szpulami zamkniętymi w solidnej, kwadratowej metalowej obudowie. Natomiast w najnowszych grach zostały całkowicie przeprojektowane i nadano im zgrabniejszy design, bliski kartridżom, co wytłumaczono później rozwojem tej technologii. Dawniej holodyski występowały rzadko, jednak z każdą kolejną odsłoną pojawiało się ich coraz więcej. Nazwa urządzeń pochodzi od holografii, czyli metody zapisu informacji umożliwiającego otrzymanie trójwymiarowego obrazu. Holotaśmy powstały w 2063 roku. Producentem tych, które widzimy w grach, była firma Watts Electronics, znana m.in. z karabinu laserowego 2000. Do ich konstrukcji wykorzystywano kryształy. Dosyć szybko stały się najpopularniejszym nośnikiem pamięci masowej, do tego niezwykle solidnie wykonanym, ponieważ potrafiły przechowywać dane bez uszkodzenia przez setki lat. Wczesne modele mogły magazynować od 64 do 256 kB danych. Najnowsze z 2077 roku aż 4 terabajty. Wszystko to w 14 lat. Jednak faktyczna ilość zapisanego materiału zależała tak naprawdę od stopnia kompresji. Typowa holotaśma była podzielona na 256 bloków danych. Przechowywano na nich dźwięk, wideo, gry, notatki, oprogramowanie, a nawet hologramy. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście nośniki rozrywkowe. Odczytywano je za pomocą wiązki światła lasera z wykorzystaniem dedykowanych odtwarzaczy, projektorów, terminali lub przenośnych urządzeń, takich jak PiP Boy. W Wielkiej Wojnie stały się ogromnym źródłem wiedzy o starym świecie. Technologia produkcji przepadła, chociaż największe organizacje na pustkowiach prawdopodobnie nie miałyby problemu z jej wznowieniem, gdyby tylko znalazły schematy. Mieszkańcy powojennej Ameryki dzięki holotaśmom nie tylko czerpią z dorobku poprzednich pokoleń, ale sami zapisują nowe dane. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, cześć.